Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Krupa. Witam Państwa w ramach Wiosennej Akademii Muzyki. Jak może nie wszyscy wiedzą, obój jest instrumentem uznawanym za jeden z najtrudniejszych do opanowania. Nawet w Księdze Guinnessa razem z waltornią jest napisane parę zdań na temat tych dwóch instrumentów, że są bardzo trudne do opanowania. Plusem za to tego instrumentu jest to, że potrafi wydobywać przepiękne dźwięki, w których można się bardzo łatwo wręcz zakochać, ale żeby do tego doszło, to potrzebne są lata praktyki oraz ćwiczenia, które pozwolą, aby te wszystkie piękne dźwięki móc swobodnie wykonywać. Od czego zacząć w grze na oboju? I nie tylko może powiem, że to, co teraz będziemy, o czym będziemy rozmawiać, tyczy się tylko tych osób, które zaczynają grać, tylko również się tyczy tych, którzy są już zaawansowani, ale powinni wracać warsztatowo do podstaw, aby ich warsztat był cały czas w jak najlepszej formie i dyspozycji. Więc przed każdym graniem właściwie, przed każdym podejściem do instrumentu powinniśmy swoje ciało odpowiednio rozgrzać. Tak samo jak sportowcy to robią. My mało na to niestety zwracamy uwagi, pęd życia, mało czasu, mało często ćwicząc w salach nie mamy jej w dyspozycji zbyt długo. Niemniej powinniśmy zawsze swój cały aparat, zwłaszcza ręce oraz aparat oddechowy rozgrzać, żeby nam służyły na wiele lat. I od czego tutaj zacząć? Najprostsze ćwiczenia. Odłożę obój. Dzieciom pokazuję wręcz ćwiczenia tak zwane pajacyki. Teraz się będę krępował troszeczkę do kamery to pokazywać, ale każdy, kto chodził do przedszkola, może nawet do pierwszych klas szkoły, również wykonywał te pajacyki, więc to jest świetna sprawa. Można troszeczkę potruchtać nawet na podłodze czy w danej sali, żeby rozgrzać ciało. Troszeczkę wymachy ramion w jedną stronę, w drugą stronę, na zmianę tak, żeby wszystko się zaczęło tutaj jakby rozciągać, rozgrzewać i żeby krew zaczęła troszeczkę szybciej płynąć. Jest oczywiście dużo ćwiczeń, które pozwalają jeszcze lepiej pobudzić krążenie krwi. Niemniej bardzo dobrze jest zrobić sobie parę skonów głową w ten sposób i zaraz określę tylko, co wolno robić w tym ćwiczeniu, a czego nie wolno. Wolno robić tak jak właśnie do przodu i do tyłu. Wolno robić w lewo, w prawo, nie za szybko i w taki sposób, aby nie odczuwać żadnego bólu ani przeciążenia. I nie polecam na pewno obrotowych ruchów głową. Są podobno przez ortopedów wręcz zakazane, niszczą troszeczkę kręgi szyjne, więc tego nie polecam i przestrzegam przed takimi ćwiczeniami. Również powinniśmy rozgrzać dłonie, ręce, właściwie cały aparat, który powoduje, że szybko potem tymi palcami jesteśmy w stanie grać na instrumencie. Tych ćwiczeń jest dużo i od razu też może Państwu powiem, zresztą większość chyba z Państwa wie, że najbardziej w naszym wypadku cierpi kciuk. Kciuk jest tym palcem, prawej ręki zwłaszcza, który utrzymuje cały instrument, całą wagę tego instrumentu. Przez to, że gramy na wyprosto, można powiedzieć, w takiej postawie, on jest nieruchomo i przez czasem godzinami musi wytrzymać ciężar. Jeżeli tylko ćwiczymy go w ten sposób, nie wykonując dodatkowych ruchów, on, można powiedzieć, będzie cierpiał i prędzej czy później jesteśmy narażeni na dość poważne kontuzje. Więc jest to jeden z tych, można powiedzieć, palców, który trzeba specyficznie rozgrzać. Od tego, że możemy go troszeczkę uciskać, można stosować różnego typu, można powiedzieć, gadżety w sklepach ortopedycznych kupowane albo sportowych, wręcz ja tutaj zademonstruję. Na przykład piłeczka, jeżyk. Można się nią w przeróżny sposób bawić, rozgrzewając sobie dłonie z jednej strony, z drugiej, również nawet przed ramię. Można to oczywiście by było łatwiej, gdybym miał krótką koszulkę, ale dzisiaj może nie specjalnie. Więc wszystko, co rozgrzewa ręce, jest bardzo dobre na wzmocnienie palców, bo też o to chodzi, żeby ta ręka była mocniejsza niż potrzeba do instrumentu. Tak samo jest, można powiedzieć, w sporcie, na przykład w tenisie. Nie polega to trening na tym, żeby nauczyć się w niego grać i mieć taką siłę, jaka jest potrzebna, tylko żeby mieć tej siły zapas. Tak samo w instrumencie. Jeżeli będziemy mieć mocniejszą rękę, która jest w stanie dużo dłużej wytrzymać trening na oboju, niż to jest potrzebne, no to wtedy kontuzji unikniemy. Mniej więcej taki krążek kupiony, no nie będę mówił w jakiejś sieci, żeby nie robić reklamy, niemniej to jest sklep sportowy, który można sobie, zielony kolor od razu podpowiem, jest najdelikatniejszy. Bo o co chodzi? Żeby on nie sprawiał też zbyt wielkiego oporu. Jeżeli macie Państwo jakikolwiek gadżet, urządzenie, które jest bardzo ciężkie w obsłudze, jeżeli nie potrafimy w lekki sposób zrobić 20 takich ruchów, to znaczy, że to jest za duża siła. Musi być tak dobrana siła danego urządzenia, abyśmy byli w stanie
20 powtórzeń w miarę łatwy sposób zrobić. Jeżeli przy 30 zaczyna być ból, to już jest normalne i to jest bardzo dobrze. Niemniej, palce nie tylko ćwiczymy w ten sposób, że zaciskamy, a większość piłeczek ortopedycznych, również trenierzyk, polega na tym, że zaciskamy. Więc i są dodatkowe urządzenia, które też można kupić w sklepach albo sportowych, albo rehabilitacyjnych, które pozwalają na pracę palców w odwrotną stronę. Między innymi jest taka piłeczka, którą można ćwiczyć na dwa sposoby, można powiedzieć, rękę. Nakłada się na kciuk. Szybciutko to Państwu pokażę, bo to jest bardzo dobra rzecz. Na każdy z palców kolejną pętelkę, bo tak bym to nazwał. I w tym momencie możemy tę rękę ćwiczyć w taki sposób, że rozwieramy dłoń i zamykamy. No i tak samo z 20 razy, jeżeli to poćwiczymy, to naprawdę ta ręka jest silniejsza. Dużą uwagę zwracamy zwłaszcza na kciuk, żeby on tu nie odpoczywał za bardzo, tylko żeby on naprawdę też pracował. Bo to jest jakby, ja tak mówię, najbardziej obciążony, można powiedzieć, palec z całego naszego aparatu. To samo oczywiście z lewą ręką. Są również tego typu urządzenia, tylko też ostrzegam, nie mogą być zbyt mocne. Na przykład to, które mam w tej chwili, nie polecam, bo jest zbyt mocnym urządzeniem, ale jeżeli będą Państwo potrafili wykonać nim 20 ruchów bez większego zmęczenia, to jak najbardziej tak. Powinniśmy również rozgrzewać ręce w inny sposób. Jest dużo ćwiczeń oraz rozciągać palce. Najbardziej podstawowym ćwiczeniem, można powiedzieć, jest od takich dłoni rozciąganie maksymalne, ciąganie. Rozciąganie, ciąganie. Ja tu mam parę takich ćwiczeń, które można pokazać, też sobie podglądnę, bo tych ćwiczeń jest wiele, żeby pokazać Państwu jak najwięcej, ale w krótkim czasie. Niemniej proszę uwierzyć, nie żałujcie czasu na to, będziecie grać lepiej, szybciej i konduzji się żadnych nie nabawicie. Taki ruch, kciukiem, do siebie, z powrotem. Cały czas można powiedzieć, ten kciuk jest jedną z ważniejszych rzeczy. Następnie, klatka piersiowa do przodu, do tyłu. Do przodu, do tyłu. Głowę już pokazałem. Nie mamy tutaj ściany, niemniej bardzo dobrym ćwiczeniem rozciągającym nam tutaj wszystkie ścięgna, które też można powiedzieć w czasie gry i również tych ćwiczeń gadżetami powodują, że mięśnie się zaciskają, więc musimy je w jakiś sposób rozciągnąć. Nie mamy tu ściany, ale wyobraźmy sobie, że tu stoi ściana, więc przykładam rękę do ściany i można powiedzieć 30 sekund naginam ją w taki sposób, żeby nie odczuwać bólu, ale żebym czuł, że ścięgna zaczynają się rozciągać. I przez 30 sekund tak stoję przy tej ścianie, naciągam do granicy bólu, ale nie może boleć. Po 30 sekundach odstawiam rękę i przykładam lewą. Także to jest jedno z ważniejszych moim zdaniem ćwiczeń. Jeszcze sprawdzę, czy jakiegoś bardzo ważnego nie pominąłem. No, można również tego typu ćwiczenia wykonywać na nadgarstki, żeby to wszystko było elastyczne, rozciągnięte, rozciągać palce w ten sposób, żeby one były giętkie, żeby nigdzie nie było zacisku. Oczywiście w czasie gry, to jest bardzo ważne, odpowiednia postawa. Jest to właściwie jeden z najważniejszych elementów gwarantujących nam, można powiedzieć, grę bez kontuzji w przyszłości oraz prawidłową grę. Zasadnicza postawa to są dwie nogi, lekko oddzielone od siebie. Cały aparat tak, jakbyśmy mieli stać w tramwaju, w autobusie, który jedzie, ale nie mamy się czego trzymać. Więc jak stoimy? No nie stoimy prosto, nie stoimy tak, nie stoimy za bardzo tak, tylko po prostu na delikatnie amortyzujących nogach i w razie frazy możemy sobie właśnie te kolana ugiąć w lewo, w prawo, ale cały czas czujemy taki komfort. Ramiona, biodra i kostki powinny być w jednej linii. To może pokażę w ten sposób, jeżeli stoimy. On nawet jeżeli się uginam, mogę sobie w lewo, w prawo, ale tu powinien być taki balans, że nic mnie nie jest w stanie przechylić oraz przewrócić. Następna rzecz, głowa. Oczywiście to jest większość z nas, ma krzywe kręgosłupy, 90% populacji ma lekko skrzywione kręgosłupy. Niemniej powinniśmy stać w taki sposób, aby głowa była wyprostowana. Starać się być wyższym o centymetr niż jesteśmy. I przy takiej postawie, ale nie napiętej, dopiero możemy pomyśleć o przykładaniu instrumentu do ciała. Bezmy już ten instrument. Jak trzymamy instrument? To jest kolejna niesamowicie ważna rzecz. Ręce muszą być tak, jakbyśmy je zupełnie luźno opuścili, zaokrąglone i w taki sposób, jak ona ta ręka mi luźno wisi, przykładam do instrumentu. To samo z lewą ręką. Jeżeli mam odpowiednią rozluźnioną, dopiero wtedy przykładam i każdy palec powinien być nad swoją klapką. To jest bardzo ważne. Ćwicząc jakiekolwiek wprawki, gamy, musimy zwracać uwagę na to, że każdy palec ma swoją klapkę. Można powiedzieć, że każdy palec ma swój domek. To mówię może bardziej do młodszych. Z kolei piąty palec lewej i prawej powinien być ustawiony w następujący sposób. Piąty palec prawej
w okolicach klapki C, może być bliżej cis, a piąty palec z lewej strony, w lewej ręce, piąty palec lewej ręki powinien być ustawiony nad klapką dis. I to jest w ogóle dopiero początek naszego grania. Przykładamy aparat, instrument, stroik, bierzemy oddech. A o oddechu, jak go brać, w jaki sposób dmuchać do instrumentu, mam nadzieję, że porozmawiamy w następnym odcinku, na który Państwa serdecznie zapraszam, a dziękuję za uwagę dzisiaj.